Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bo Lubię i z wielką przyjemnością zapraszam Was na dzisiejszy film, w którym będę opowiadała o różnych seriach kryminalnych, o takich seriach, które już skończyłam, o takich, które próbuję sobie przeoszczędzić na później, to znaczy czytać jedną część na rok albo i rzadziej, i takich, które dopiero zaczęłam i wydaje mi się, że nieźle się zapowiadają. Tak więc zaczynajmy. Zaczynamy od trzytomowej serii, która została napisana przez duet pisarzy Horsta i Engera. Książka, którą trzymam w ręce, to jest ta, która wieńczy tę trylogię. Ma tytuł Nieobliczalni: pierwsza część to punkt zero, a druga to zasłona dymna. Wszystkie trzy części są godne uwagi i wydaje mi się, że warto czytać je w kolejności, w takiej, jakiej zostały napisane. W tej książce mamy duet śledczy. Jest to policjant doświadczony, który nazywa się Aleksander Blix, oraz młoda dziennikarka z portalu informacyjnego, która nazywa się Emma, Emma Ram. Ten duet śledczy bardzo dobrze się uzupełnia: dziennikarka ma swoje wejś wejścia, policjant ma swoje wejścia, wymieniają się informacjami. Wszystkie trzy książki w tej serii są naprawdę świetne, trudno się od nich oderwać. Ale ta ostatnia to jest dosłownie Petar Dziucha, Naprawdę. To jest taka książka, którą pochłania się w jeden wieczór, jeżeli mamy na to czas, a jeżeli nie mamy na to czasu, to niestety zastanie nas ranek. Świetna, doskonała seria. I z tego co wydaje mi się, właśnie ona była planowana na trzy części i już wszystkie trzy ukazały się w Polsce. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejna seria trzyczęściowa aczkolwiek z zadatkami na kolejny tom, to seria Gliwicka Wojciecha Chmielarza. Ja mam tutaj przy sobie akurat dwie części, drugą i trzecią. Druga to jest zombie, trzecia, która ukazała się zupełnie niedawno, bo jakieś dwa tygodnie temu, to wilkołak, pierwsza natomiast nazywa się wampir. Jest to książka, jak tutaj piszą nawet na okładce, z detektywem, Dawidem Wolskim. I ten Dawid Wolski to jest taki człowiek, którego raczej nie polubimy. Człowiek niepozbierany, nie mający planu na życie, lekko brudny, lekko niedomyty, często skacowany, bez żadnych zasad. Człowiek, który zrezygnował ze studiów na wydziale prawa po to, aby zostać detektywem, prywatnym detektywem, co zrobił tak naprawdę na złość swojemu ojcu który wybronił domniemanego zabójcę młodej dziewczyny, dziewczyny, w której Dawid był zakochany jako nastolatek. I wszystkie te trzy części opowiadają oczywiście o morderstwach. Według mnie ta najnowsza jest najsłabsza. Trochę mało wiarygodna. Ja rozumiem, że jest to kryminał, że jest to rozrywka, że jest to rozrywka być może nie najwyższych lotów, ale fajnie by było, jakby nam tam styki nie parowały w głowie, jeżeli nam się coś nie zgadza. A tutaj to rozwiązanie tej zagadki tak nie do końca było przekonujące. Natomiast zombie i wilkołak, opowiadający oczywiście o przygodach tego samego detektywa i tego samego prokuratora, bo zapomniałam wspomnieć, że drugą osobą ważną tutaj w tych wszystkich śledztwach jest. Postać prokuratora, który również jest takim trochę szemranym bohaterem. Niemniej jednak, mimo tego, że ta ostatnia część troszkę mnie rozczarowała, bardzo Wam całą serię polecam. Teraz seria, która dopiero się rozpoczyna, przynajmniej w Polsce, ale wiem, że ukażą się kolejne części, i jest to cykl kryminałów przeznaczonych dla młodszych czytelników. Nazywa się Szkoła Szpiegów. Ta pierwsza część Szkoła Szpiegów i opowiada o chłopcu, nastoletnim chłopcu, który jest bardzo dobry z matematyki, oczywiście imponuje mu FBI i chciałby zostać szpiegiem. I w związku z tym bardzo często loguje się na stronę FBI i rozwiązuje tam jakieś zagadki, które są dla młodzieży. I któregoś dnia okazuje się, że do jego domu przychodzi agent, który werbuje go do tajnej szkoły szpiegów, w której właśnie ten chłopiec ma do wykonania pewną misję. Powiem Wam, że bardzo mi się to podobało, czyta się przyjemnie, myślę, że Osoby w wieku 10-15 lat będą zachwycone. I to jest pierwsza część serii. Widziałam gdzieś na jakiejś reklamie, że Agora dla młodych planuje wydanie kolejnych. I jeszcze jedna. Na fali popularności prawdopodobnie serialu, który gdzieś tam śmiga na jakichś platformach, powstają kolejne książki z bohaterem Arsenem Lipem. Tutaj mamy podtytuł Tajemnica pereł, Lady Gerland ta powieść dzieje się na statku jest to statek płynący w podróż transatlantycką przez wiele dni i niestety zaraz na samym początku tej podróży statek traci łączność jakieś jest zwarcie ale udaje się odebrać częściowo czytelną depeszę w której właśnie kapitan tego statku jest informowany, że na pokładzie płynie arsen. Więc na wszystkich wtajemniczonych pada blady strach i nie trzeba długo czekać, kiedy giną perły jednej z pasażerek. Fajne, bardzo mi się ciekawie słuchało, bo akurat tutaj audiobooka sobie wzięłam do tego, bo jest. Aczkolwiek udało mi się przed końcem odgadnąć, kto był tajemniczym arsenem, który z bohaterów. Nim był, ale myślę, że młodszy czytelnik do samego końca będzie miał frajdę i też z tego co widziałam, jest to pierwsza część, będą kolejne. Autor którego chyba nikomu nie muszę przedstawiać, aczkolwiek ja nie przeczytałam wszystkich jego książek, to jest właśnie taki autor, którego sobie zostawiam na później, bo wiem, że jest to Pewnie, że jak będę miała ochotę na dobrą rozrywkę, to kiedy sięgnę po jego książkę, to na pewno się nie zawiodę. Mowa o Ionesbo. Wziąłam tę książkę do czytania zupełnie niedawno, ponieważ jest cienka, a ja potrzebowałam czegoś, zdaje się, do sprzątania czy do przekładania książek. I oczywiście wzięłam sobie audiobooka. I ta książka jest zupełnie inna niż te, do których przyzwyczajają nas Nesbo w serii z Harem Holem. Bohater jest zabójcą do wynajęcia, który właśnie zostaje wynajęty do zamordowania pewnej osoby, w której niestety się zakochuje. Fajna książka, powiem Wam, że nie byłam zawiedziona, aczkolwiek liczyłam na taki typowy kryminał. Jest to taka książka bardziej z podtekstami psychologicznymi, jakieś tam, wiecie, aspekty moralne kto kogo wykiwa polecam. Wiem, że jest jeszcze jedna część i ja na pewno ją kiedyś przeczytam. Kolejna książka bardzo sympatyczna. Składa się z dwóch krótkich opowiadań i wydaje mi się, że autorka wspominała, że będą kolejne. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ mimo tego, że książka długa nie jest, zdążyłam zapołać sympatią do głównego bohatera, którym jest komisarz Orłowski, mieszkający we Francji, emerytowany Policjant, który klepie biedę, dowiadujemy się z jednego z opowiadań, dlaczego żyje na skraju ubóstwa, i on się nudzi po prostu, jak to emeryt przyzwyczajony przez lata do intensywnej pracy. Na emeryturze nie za bardzo ma co ze sobą robić. Wobec tego wykorzystuje te swoje doświadczenie zawodowe, swoją spostrzegawczość. Swój świeży umysł, mimo tego, że jest dość starszym, że jest starszym człowiekiem, do rozwiązywania zagadek kryminalnych. O, o czym mowa? Mowa o książce pod tytułem Komisarz Serż Orlowski. I tutaj mamy dwa opowiadania, dom z ogrodem Tanio sprzedam oraz świąteczne porządki Genewiew i Bu. I tak jak powiedziałam, są to dwa opowiadania, które łączy główny bohater oraz jego przyjaciółka, która pomaga mu w rozwiązywaniu pewnych zagadek. Pierwsza z nich to typowa zagadka kryminalna, druga nie jest typową zagadką kryminalną, ale czyta się naprawdę z wielkim zainteresowaniem i przyjemnością. Jeżeli lubicie takie niespieszne i niekrwawe opowieści z wątkiem kryminalnym, na pewno będziecie zadowoleni, a ja czekam na kolejne części tej serii. Mam jeszcze tutaj kilka książek, ale będzie szybko, ponieważ są to części tej samej serii, dwie części tej samej serii. Przeczytałam ostatnio dwie kolejne książki z, z serii z Antonem Fischerem, Ryszarda Świerleja. Wszyscy słyszeli Jej Krzyk oraz Zaśpiewaj mi kołysankę. I ja tę serię czytam trochę nie po kolei. Przeczytałam, zdaje się, dwie pierwsze książki. Te są dwie najnowsze, a wydaje mi się, że w środku. Jeszcze jest jedna albo dwie, ale nie pamiętam ich tytułów. Próbowałam tutaj sprawdzić, czy wydawca zadbał o to, żeby w tych najnowszych książkach wymienić gdzieś na początku albo na końcu poprzednie tytuły w serii, ale niestety nie ma tego. Szkoda, bo, bo to jest naprawdę bardzo przydatne. Także, drodzy wydawcy, pamiętajcie, że nam się to, nam czytelnikom przydaje się taki spis, że w serii dotychczas ukazały się i tytuły. No więc tak, są to książki, które dzieją się w Poznaniu, co mnie bardzo cieszy, bo ja w Poznaniu mieszkam, ale w latach dwudziestych XX wieku. Bardzo fajnie przedstawia autor społeczeństwo oraz policję z tamtych czasów, która dopiero się uczy, jak być policją. Oni się dopiero uczą, co to są odciski palców, jak zabezpieczać dowody, jak postępować z przestępcami. Uczą się nawet tego, że trzeba mieć czyste ręce. Wiadomo, to są początki polski niepodległej. I wszystkiego trzeba się nauczyć. W tych książkach tutaj też się oczywiście ścinają interesy polskie oraz niemieckie. Same zagadki kryminalne są bardzo skomplikowane i bardzo wciągające, bardzo ciekawe. Sporo gwary poznańskiej, jeżeli ktoś nie zna. To zdaje się, że są tutaj jakieś tłumaczenia na dole. Kto zna, to na pewno z przyjemnością będzie czytał czy też słuchał, bo ja akurat tych książek słucham. Jeżeli nie znacie tej serii ćwierleja, to bardzo Wam polecam, nie tylko ze względu właśnie na zagadki kryminalne, ale także na bardzo ciekawe tło historyczne, poczucie humoru autora. Warto. I ostatnie dwie książki tego samego autora, ale to są dwie różne serie, moi drodzy. Autor nazywa się Hockam Nesser, jest szwedzkim pisarzem. I Ja wzięłam tutaj takie dwie pierwsze z brzegu książki, ponieważ gdzieś mi się te serie rozpierzchły. Punkt Borkmana jest to jedna z książek z serii o komisarzu Van Witrenie. Ta seria liczy 10 tomów. I ja, po latach oszczędzania, w końcu doczytałam ją do samego końca. Ostatnia książka z tej serii to Sprawa G, której ja akurat właśnie w papierze nie mam. Czytałam e-booka. Uwielbiam, uwielbiam Van Witrena oraz zagadki kryminalne, które opisuje Nesser. I dlatego ją sobie tak bardzo oszczędzałam. Ja tę książkę, tę serię czytałam naprawdę z 7 lat pewnie. Ale nie zostaję bez niczego, ponieważ Nesser napisał jeszcze jedną serię. Z której też już mam przeczytane, zdaje się, trzy książki, ale wydaje mi się, chociaż tutaj na okładce tej książki jest napisane, że ta druga seria z komisarzem Barbarotti składa się z czterech części. Jestem pewna, że co najmniej pięć ich już powstało, być może więcej. Pierwsza z tej serii to Człowiek bez psa. Ona niedawno została wznowiona przez czarną Owcę. Człowiek bez psa tak się zaczyna trochę niemrawo, trochę mało kryminalnie, ale warto przetrwać te niemrawe kilkadziesiąt stron, ponieważ sama zagadka kryminalna jest świetna. Druga część tej serii również doskonała. Mnie jeszcze na pewno została ta, którą trzymam w ręce, tej jeszcze nie przeczytałam, drugie Życie Pana Rosa i chyba jeszcze jedna pod tytułem Powrót. Także jeszcze mam co czytać i bardzo się cieszę. Wiem, że Nester też napisał książki, które są spoza serii, i ja kilka z nich przeczytałam, i jedne podobały mi się bardziej, inne podobały mi się mniej. Dlatego Wam polecam właśnie te dwie serie z Van Witranem oraz serie z Barbarottim, ponieważ one są naprawdę świetne. Tak więc to by było na tyle. Rozliczyłam się przed Wami z ostatnio przeczytanych książek kryminalnych. Powiedzcie mi, jakie serie kryminalne polecacie. I czy też macie podobnie jak ja, że jeżeli coś wam się bardzo podoba, to odkładacie sobie na później, żeby starczyło na jak najdłużej. Dajcie znać w komentarzach. Będzie mi też miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę oraz zasubskrybujecie mój kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Pa 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 pa. pa.